Kiedy wybrać w astrologii prawdę? Kiedy wchodzimy w kosmogram i mamy ten problem jako astrologi, czy powiedzieć, czy też nie. Ja zawsze mam problem wówczas taki najbardziej klasyczny. Ja zresztą o tym, na ten temat będę mówił bardzo wiele ze względu w rzeczywistości na temat prawdy można mówić nieskończenie. Prawda nie jest jedna. Prawdy jest w założeniu, jeżeli chodzi o astrologię, to jest 12. Jeżeli ustawimy 12 osób z tego samego znaku, to będziemy mieć mniej więcej podobny wynik. Ale kiedy ustawimy 12 znaków, 12 osób z różnych znaków, to zobaczymy, że ta prawda będzie się skrajnie różnić. Dlatego też spojrzenie i typ znania astrologii, przypuśćmy skuteczności oglądania problemu poprzez pryzmat właśnie wiedzy astrologicznej. Gdzie jest ta prawda? W którym momencie? Czy z punktu widzenia dalekiego historii, czy też tego bliskiego? Właśnie to jest chyba najtrudniejszy moment dla nas, kiedy musimy określić i jedyną metodą właśnie tutaj z astrologią. Wiemy, jakie będą konsekwencje danej historii czy danego punktu. Jeżeli coś się wydarzyło dzisiaj i są jakieś aspekty, więc widzimy, jak one będą w czasie przesuwać się i te aspekty będą czy kwitły, czy też zamierały. Chociażby pełnia nóg. Jeżeli księżyc jest na górze, znaczy po nowiu, tak idzie do pełni i potem znowuż, czy jest w tą stronę, czy jest w tą stronę. To są zagadki, które mają wielki wpływ, ale tylko z punktu widzenia księżyca, a jeszcze przecież są inne plany. Także analiza taka jest bardzo konieczna i teraz czy ta prawda będzie tą prawdą, nie nazwijmy to absolutną, tylko tą prawdą najbardziej zbliżoną do historycznych zapisów. Ponieważ historię, możemy wrócić historią do danego zbiegu planet, zbiegu, zaznaczam, nigdy nie jest identyczny, chociażby dlatego inne planety były w innych miejscach, nigdy ta sama sytuacja się nie powtórzy, bo to kilkanaście milionów lat musi upłynąć, a pamięć ludzka już nie pamięta 3 lat w tył, a nawet to, co było 3 minuty, 3 sekundy w tył, albo nie widzi nawet, bo nie przyjmuje percepcja umysłowa, więc wówczas na podstawie tego krótkiego odcinku i zapisu historycznego możemy przenieść jakby na czas współczesny czy na czas przyszły. I to możemy nazwać prognozą, czy też jakimś takim systemem, który nam daje. Tutaj czerpiemy jakby moment prawdy. Ale jest to nadal prawda bardzo subiektywna. Zresztą podobnie można dojść do socjologicznie, czy też matematycznie do prawdy, ponieważ arytmetyka pozwala na działania matematyczne, tak, żeby dojść do tego punktu, czyli minimum i maksimum. I wtedy wybieramy to, co jest, to, co robi każdy komputer. I jeżeli zadamy mu jakieś pytanie, wyszukiwarka wyszukuje te najbardziej zbliżone do naszego pytania treści. I tak samo jest w astrologii, tylko że my mamy ten komputer tutaj, i faktycznie by nam pomógł, ale teraz sprawdzając kosmogram i dane zdarzenie, musimy to oglądać z punktu widzenia właśnie nas. I to na tyle na temat prawdy wyszukiwanej w kosmogramie, bo nie potrafię w inny sposób opowiedzieć o tym, a prawda musi być w jakiś sposób omówiona, tak będę starał się omawiać wszystkie możliwe aspekty
życia, a prawda jest jednym z aspektów, który powoduje konsekwencje następne, następstwa po sobie, które powodują następne następstwa. Więc jest następstwem następstwa. Więc w tym momencie trzeba się mocno zastanowić, co się mówi, po co się mówi i czy stanowi to historyczną prawdę w stosunku do, na przykład, gdybym żył 100 lat temu, czy ileś tam, do czasów współczesnych. I tutaj zaznaczam, że to nie jest tak, że możemy sobie kpić z życiem. Zapraszam na dalszy ciąg opowieści o astrologii i chociażby o tej prawdzie. Dziękuję. Zapraszam Cię na następne opowieści.